Mamy już Wielkanoc, to fakt i to właśnie pierwszy dzień świąt. Ja nie odzywałem się do tej pory, dlatego że miałem dużo pracy związanej właśnie z pomieszczeniem i ze wszystkim, także pozostało sporo jeszcze do realizacji, czyli do offsetki. Jeszcze mnóstwo rzeczy właśnie są tutaj w studio w tej chwili. Za mną fotel, który bardzo sobie cenię, w którym się świetnie czuję i w nim mogę spędzać bardzo dużo godzin. Jeszcze tutaj jeszcze jest co? Jeszcze niedokończone, ale przed nami. Przed nami wszystko pomału, pomału, pomału. Najważniejsze, żeby zdążyć przed zachodem słońca. Jak to my zawsze mówimy. Zapraszam Was wszystkich do offsetki oczywiście, kiedy ona już powstanie, już zacznie działać, ale przede wszystkim życzę Wam cudownego tego okresu, fantastycznego zmartwychwstania i przede wszystkim obejrzyjcie pasję, pasja, męczarnia tego człowieka, który stał się potem Bogiem, Syna Bożego. W gruncie rzeczy każdy z nas przechodzi wewnątrz siebie tą pasję i ta królewska wiedza pokazuje, jak ominąć ją, bo ta pasja jest jakby nam przypisana. Wiemy o tym wszyscy i wiemy, że to jest bardzo poważna sprawa. Królewska wiedza jest poważną sprawą i dlatego też powstaje ta offsetka, tak troszeczkę w bólach. Ja nie chcę mówić, że cierpię, bo to nie jest cierpienie to fizyczne, to spektakularne, tylko to psychiczne, bo przede wszystkim ból, że tak długo. No ale to są techniczne sprawy, których się nie przeskoczy inaczej, jak powoli, powoli, powoli. Technika idzie do przodu też, to wszystko idzie do przodu. I także te wiadomości, które do nas dochodzą, to, że prezydent Trump ma szansę, ale i przede wszystkim to, że stworzy to globalne medium, w którym bardzo bym chciał być, ze względu na to, że możliwe, że tam będzie większa swoboda słowa, przynajmniej na początku, bo podejrzewam, że jakaś cenzura na pewno musi być, bo to jest zupełnie normalne, ale miejmy nadzieję, że tylko słowa, a nie wypowiedzi, czy tak, czy lewo, czy prawo, czy pod skosem, jednym, czy po drugim, czyli fechtunek języka i szablą. No cóż, czasami warto i szpicrutą, czasami pejczem, a czasami po prostu szkiełkiem komuś przydzwonić po to, żeby zrozumiał, czy też pojął to wszystko, co nazywamy rzeczywistością, to wszystko, co nazywamy teraźniejszością, to wszystko, co nazywamy właśnie tą pasją naszego życia. I miejmy nadzieję, że ta pasja nigdy się już nie powtórzy w naszym życiu. I wszystkim Państwu życzę tego, żebyście byli po prostu wierni. Wierni przede wszystkim sobie, swoim poczynaniom i swojemu działaniu. I nie być przeciwko drugiemu człowiekowi, tylko ku niemu, ku pomocy, bo ta pomoc jest nieodzowna, ta nasza, najbliższa, a przede wszystkim ludzka. Ta ludzka pomoc i uczciwość, przede wszystkim uczciwość wobec drugiej osoby, czyli nienaganność myśli i słowa. Bo to, co się słyszy, to, co teraz się dzieje, to, co jest propagowane, to jest wyłącznie właśnie ta pasja. Ta pasja, która doprowadziła do tego krzyża. Do tego krzyża i tej Golgoty.
I ta Golgota jest stosowana nadal po 2000 lat. Naprawdę. Popatrzmy na tą pasję Mela Gibsona, chyba tak, chyba nie pomyliłem nazwiska, jak zawsze próbuję coś tam, ale zmieniam i przekształcam, więc wybaczcie. I życzę wam przede wszystkim sensu myśli, zdrowej myśli, tej usłyszanej, bo ta usłyszana myśl jest wolnością, a tej wolności ciągle brak. To jest niesamowite, że człowiek człowiekowi tworzy. Do zobaczenia i zapraszam oczywiście do Offsetki TV lada moment. Dziękuję wam bardzo, że jesteście tym wszystkim osobom i za te życzenia i za to wszystko, co tutaj i przede wszystkim za to, że no teraz nie ma tej próby, ale lada moment wrócimy do tego. Wrócimy już bardziej realnie. No cóż, taki jest czas. Trzeba czasami też mieć jakąś chwilę refleksji. I pozostawiam was z tą myślą radosną, że jednak jest wśród nas, w naszych sercach. Z Bogiem. Do przodu. Do zobaczenia.